There's a killer on the loose in Naperville. Only comes out when the moon is full. But I'm inside. The dreaded Santa Claus and his many evil helpers. Kris Kringle and his magical helpers? Don't fire till you see the whites of the beards. Santa Claus has come to town. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną, a w zasadzie ja jestem u Michała Rakowicza, Jerego. Witam Cię bardzo serdecznie, a w zasadzie Ty mnie witasz. Cześć. Cześć, Mando. Tak jest, piąteczka. Jesteśmy na żywo, jest grudzień. Grudzień już jest na końcówce. Świąteczny miesiąc i ja przyjechałem do rodziny Jerego na święta, a dokładnie przyjechałem na maraton horrorów świątecznych w kinie. I my dzisiaj porozmawiamy sobie o świątecznym komiksie. Porozmawiamy sobie o Creepshow, o kolejnym zeszycie Creepshow Holiday Special 2023. Ostatnio zapowiadaliśmy, że się temat będzie kończył, ale on się jeszcze skończyć nie może. No tak, ale czwarty zeszyt z naszego punktu widzenia wychodzi, z waszego już pewnie wyszedł 20 grudnia. Możliwe, że on wskoczy na styczeń w Radio SK, zobaczymy. Bo jednak teraz zacznie się ten czas, gdzie będziemy chyba odpoczywać, myślę, chociaż przez chwilę. Może nie będziemy w tym czasie nagrywać. Dobra, pierwszy specjal. Już wiemy, że przynajmniej dwa będą w najbliższym czasie, w sensie ten i jeszcze jeden. Chyba możemy przejść do mięcha. Okładka bardzo świąteczna, tym razem w tematyce komiksu, bo to raczej nie jest standardem. Ładna okładka z creepem wystającym z choinki, przepełniona tym świątecznym klimatem, ale tu w zasadzie nie ma pola na dyskusję. Zaraz Ci oddam głos, streścisz nam najwyżej tę historię. Pierwszy segment pod tytułem Christmas Man. Tutaj scenariusz napisał Daniel Kraus i to jest pisarz, który ma na koncie trochę książek, ale wyróżnione jest dość mocno, że współpracował z Georgem Romero. No proszę. Obaj podpisani są na takiej książce The Living Dead. Nie znam jej, nie wiem kto tam na ile pisał, czy George Romero to jest tylko nazwisko, które tam jest po prostu, bo tak, ale teoretycznie są obaj autorami tej książki. A druga rzecz, również analogiczna sytuacja, Daniel Kraus i Guillermo del Toro są podpisani na książce, która jest adaptacją Kształtu Wody. Czyli to są takie dwa największe tytuły, które znajdziemy w jego bibliografii. A za rysunki odpowiada Jonathan Wyszak, który jest ogólnie charakterystycznym bardzo twórcą, ale z tego, co tak na szybko przegooglowałem, to on ma jakieś komiksowe wersje Halo, Predator, Call of Duty Zombies. Robił też okładki do jednej serii komiksowej Lost Boys. Ale tak naprawdę ja nic więcej na jego temat nie znalazłem. Christmas Man, Jerzysławie, streść nam fabułę. No, wita nas świąteczny creep i tak jak powiedziałeś, że okładka jest mega świąteczna, to mi się bardzo spodobało w tym numerze, w tym otwarciu, że ten pierwszy monolog otwierający creepa, on jest też przepełniony nawiązaniami do świąt i takimi giereczkami słownymi nawiązującymi do różnego rodzaju motywów, piosenek, tradycji świątecznych. To jest super otwarcie. No bo tutaj w tym pierwszym zeszycie creep siedzi w wielkiej skarpecie czerwonej i z niej wystaje i nas wprowadza, a za nim widzimy jakiegoś stwora, jakieś macki, takie oczy, wiele oczu, wiele macek
I całe logo jest świąteczne, cały ten komiks to jest taka bombonierka, taka babeczka świąteczna. Tak, zadbali tutaj o to. No i historia to jest opowieść rodzinna, świąteczna, w ciepłym klimacie. W wigilijny wieczór rodzinka spotyka się gdzieś tam wokół choinki i starsi bracia, chociaż tak no, zrozumiałem ostatecznie, że to bracia, chociaż to są wydawało kuzyni. Mi się, że to raz chyba pada, że to mój kuzyn Mike. A właśnie, no bo tak mi się wydawało, że to jest brat i koledzy, a później mi się wydawało, że to jest chyba wszystko rodzina, tak po tych skarpetach wnosząc, ale no generalnie w rodzinnym klimacie. W rodzinnym ekipa. Klimacie. Tam siedzi dziewczynka, chłopcy, którzy jej nie znoszą i na jednym kadrze widać, że dorośli są w drugim pokoju i wszyscy z butelkami. No to prawda, tak. Polskie święta. I ta ekipa chłopaczy no właśnie troszeczkę no, źle się obchodzi z główną bohaterką, czyli Esme. To jest mała dziewczynka, której wkręcają po prostu taką dziwaczną wariację na temat świąt, na temat tego, że święty Mikołaj to tak naprawdę nie istnieje, a w zasadzie to istnieje, ale jest kimś zupełnie innym niż jej by się wydawało i tak naprawdę to jest zła, negatywna postać. Nie, to nie do końca tak jest. Mikołaj istnieje, ale istnieje ten tytułowy Christmas Man. Tak, ale właśnie, no bo Mikołaj w tej historii jest takim złoczyńcą, który z tego futra Christmasmana zrobił sobie te wszystkie białe elementy w stroju. W czapeczkach i w stroju to nawet nie z Christmasmana, tylko jest powiedziane, że zarżną rodzinę Christmasmana. Tak, dokładnie. I te białe elementy futrzane w stroju to są z tego. A Christmas Man no to jest taka Yeti, wielka stopa, no, tak, takie Yeti, który poluje na Mikołaja na biegunie północnym, ale Mikołaj przez cały rok ukrywa się w warsztacie elfów i gdy raz do roku wylatuje, no to jego sanie są za szybkie, więc Christmas Man musi go gonić na piechotę. Tak. I tutaj cechą charakterystyczną tego Christmas Mana jest to, że no przez to, że goni Mikołaja przez śnieg, ma zawsze zmarznięte stopy, no i wchodzi do domów w zasadzie różnych osób, no i właśnie te skarpety, no to stąd się wzięły, jakbyście nie wiedzieli, skąd się wziął zwyczaj wieszania skarpet na kominku, no to zdaniem bohaterów tego komiksu właśnie stąd, że to jest coś, co jest przekazywane Christmas Manowi, żeby mógł się ogrzać, a jeżeli tej skarpety ktoś nie znajdzie, no to Christmas Man zabiera się za stopy takiego delikwenta, żeby te stopy wyglądały tak jak jego, bo on ma takie w zasadzie ociosane, jak po odmrożeniach, bez palcy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście nasza małoletnia Esme jest zbulwersowana tą historią, twierdzi, że Mikołaj jest spoko, a Christmas Man nie istnieje. Ale w którymś momencie pada takie zdanie z jej ust, że przecież w Wigilię wszystko jest możliwe. No i ta historia pokazuje, że czasem taka opowieść, która miała być tylko niewybrednym żartem, może okazać się właśnie prorocza, może okazać się czymś, co zostanie wykreowane w ten specjalny wigilijny wieczór. Mhm. To jest bardzo prosta historia, bo takich to mieliśmy mnóstwo, że ktoś wymyślił jakiegoś straszaka, jakąś historyjkę, że nastraszy dziecko czy kogoś i w nocy okazuje się, że ten ktoś istnieje. No ja w świątecznych horrorach w drugim odcinku w tym sezonie zresztą omawiałem taki segment, gdzie ojciec chciał syna nastraszyć, bo za długo grał w gierkę i wymyślił jakiegoś świątecznego klauna i ten świąteczny klaun przyszedł w nocy i zabił ojca. No tu jest dokładnie to samo, ale no tak jak opowiadamy, tego jest dużo, bo już samo wprowadzenie, no Esme ogląda sobie program o Reniferku, Rudolfie, a chłopacy chcą oglądać mecz i jako, że ona nie chce im oddać telewizora, no to oni się wkurzają, najpierw zaczynają z niej szydzić, najpierw zaczynają sobie żartować, potem właśnie wymyślają te historie. To jest całkiem fajne, spójne, długie i tu znów mogę podkreślić to, co zawsze podkreślamy, w ogóle nie czułem przeskoku. Czytałem i trochę przecierałem oczy, bo tak jak zazwyczaj w pierwszej serii Creepshow, ten komiks mi się nagle kończył i tak tutaj tego nie ma. Ja czytam i mówię, kurczę, no mam wrażenie, jakby to było trochę dłuższe, pomimo tego, że to jest proste, no ale właśnie tak zostało rozpisane fajnie na te 10 stron, że to jest pełna historia.
A tu jest jeszcze jeden fajny motyw, bo ta historia o tym Christmas Manie, którą oni opowiadają, ona jest w zupełnie inny sposób zilustrowana. Bo tak jak ta kreska jest tego Łajszaka, ona jest specyficzna. Ja nie przypominam sobie, żebym jakiś komiks czytał czy oglądał właśnie z tego rodzaju kreską. Trudno mi nawet ją opisać dokładnie. Ona mi się wydaje taka ostra, pełna szczegółów, ale taka raczej ostra. Takie, ostra, że te postacie ciemna, są takie dużo konturów rozedrgane. I nie? Taka kreskówkowa. Ale taka trochę jakby agresywna. Agresywna kreskówkowa. No, często jak jest zbliżenie na twarz, jak ta dziewczynka krzyczy, to jest naprawdę takie szczegółowe. Widzimy tam każdy ząb jest jakoś pocieniowany, te uszy, nie takie proporcje oczy. To wszystko jest takie nieproporcjonalne, ale to jest tak, też nie umiem do niczego porównać, ale bardzo fajnie narysowane, charakterystyczne, ciekawe. A to, co Jerry zaczął teasować, opowieść jest zrobiona w postaci rysunków dziecka. Takich prostych, kredką, nagryzdanych na kartce. I te kadry wtedy też są tak w takiej ramce. Zresztą te ramki w ogóle są też takie szorstkie, brudne, takie nierówne w tym komiksie. I to też jest fajne, ta opowieść właśnie w taki sposób przekazana. Tak, to trochę tak jak ilustracje w Nosferatu. Nie w tym polskim wydaniu, ale gdzieś tam też były te takie ilustracje ala rysunkowe, tak. No. Znaczy nie, tutaj ta historia jest bardzo fajna, bo to jest taka historia, która ma być straszna, więc to jest takie wyobrażenie strasznych właśnie potworów, jakichś tam przerażających rzeczy oczami dziecka i to daje fajny klimat i to jest w sumie nietuzinkowy zabieg tak naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o cały ten komiks, bo to jest przeskok i formalny, i taki przerywnik, i trochę zabawny, i interesujący, także to jest też w mojej ocenie na plus dla tej historii. To przedstawienie dla mnie jest super. To tak też często jest w horrorach świątecznych również bywało, że jak opowiadali nam na szybko jakąś historię z walla filmu, to była pokazana jako rysunki albo coś, ale to w tym komiksie bardzo fajnie wypada. Tak jak mówię, prosta rzecz, ten cały komiks, ale jak najbardziej dobra, jak najbardziej świąteczna, pełna szczegółów, bo ci chłopacy wpadają na ten pomysł niby z marszu, ale każdy coś rzuca. Właśnie tak jak Esme mówi, no niby dlaczego ten Christmas Man nie tak, lubi tak, to jest takie mega Mikołaja. Naturalne, nie? To oni od razu jeden jest w czapce się, i mówi, widzisz to białe futro? Zaraz któryś wpada na te skarpetki, a drugi mówi, no a nie zastanawiałaś się nigdy, dlaczego one są takie wielkie, nie? No właśnie dlatego, nie? A potem wpada na to ten Christmas Man, który jest pokazany w zasadzie tam może na jednym kadrze w pełni, na takim dużym na całej stronie, ale on tam robi też ciężką masakrę i wygląda bardzo fajnie. Jak zajmuje się tymi stopami tych chłopaczków, to jest mocne. Tak, no to jest naprawdę spoko historia i trochę uprzedzając fakty, to tak jak tutaj ja jestem zadowolony, to i tak ta historia podobała mi się mniej z tej dwójki, którą dostajemy w tym zeszycie, także no to też znów dobrze świadczy tak naprawdę o poziomie tego specjala. No bo tak jak ta pierwsza jest, mówię, prosta i widzieliśmy ją nie raz, tak ta druga jest naprawdę pomysłowa i nie widzieliśmy jej chyba nigdy. No tak, nie kojarzę takiego motywu. Drugi segment ma tytuł Package Thieves, nie umiem tego przeczytać. Za scenariusz odpowiada James Asmus i on ma więcej, on ma i Marvela, i DC, i jakieś komiksy z Image, Dark Horse, on rysował któreś tomy Ricka i Mortiego, ma tam X-Menów, trochę zeszytów w Polsce. On rysował, nie wiem czy, w sensie pisał scenariusz, przepraszam, taki komiks Quantum and Woody, który kiedyś wydało takie niesławne wydawnictwo Fantasmagoria. A to chyba nawet mam ten komiks u siebie. O. To on jest tam scenarzystą i to jest jedyny chyba jego komiks, który w Polsce zobaczymy. Nie jestem pewien. No, w sensie nie zobaczycie, bo wydawnictwo zawinęło się jeszcze zanim te komiksy wysłało klientom. Długa historia. Natomiast za rysunki odpowiada Letizia Cadonici i jej prawie nic nie kojarzyłem, natomiast ona rysuje, nie wiem czy cały tom, czy tylko fragmenty, Dom Slotterów, ale tom drugi to wydaje Non-Stop Comics. Tak, to jest ten spin-off, co zabija dzieciaki. Tak jest. I to tyle jeśli chodzi o twórców.
Chcesz streścić fabułę? Tak, mogę streścić. Tutaj to jest historia, która się kręci wokół tych tytułowych Package Thieves. Mamy dwie dziewczyny, Holly i Joy. Świąteczne imiona. Tak, dokładnie. Które zajmują się właśnie okradaniem ludzi przed świętami. Kiedy to kurierzy mają w zwyczaju, okazuje się, że nie tylko w Polsce, nie wiem, zostawić paczkę na wycieraczce albo podrzucić gdzieś tam w jakieś takie miejsce, gdzie one mogą sobie wejść i ten prezent zabrać. No i taki mają modus operandi. Kradną prezenty, coś tam zostawiają dla siebie, czymś handlują, co zresztą tutaj jest ograne w taki właśnie, powiedziałbym, łapiący za serce sposób, bo mamy też motyw znany z wielu filmów świątecznych, gdzie się okazuje, że w jednej z paczek była jakaś tam unikatowa zabawka, jakiś pluszak trudno dostępny, który pewien mężczyzna dla swojej chorej córki czy swojego chorego dziecka zakupił, no i teraz one mu chcą sprzedać go tam bodajże za pięciokrotną wartość. No bo na przykład one mają taki tam jakiś tam budkę na targowisku i tam wystawiają te rzeczy. Tak. I akurat trafiają na faceta, który w rozmowie z rozmowy wychodzi, że no skradziono mu to niedawno. Nie? Tak. I tutaj to, co zaczyna się dziać nagle niepokojącego, to to, że one w poszczególnych tych paczkach, które kradną, stopniowo zaczynają dostawać pewne znaki, które powodują, że no, trochę nabierają wątpliwości co do swojego procederu, bo najpierw w jednej z paczek znajdują oko z wiadomością, która jasno sugeruje, żeby właśnie się zastanowiły, co tak naprawdę robią i komu i w tym świątecznym czasie. I stopniowo tych paczek jest coraz więcej. Trafiają na serce wyrwane z klatki piersiowej, trafiają w końcu na dłonie i do każdego takiego makabrycznego znaleziska jest dołączona właśnie notatka sugerująca, że no być może to właśnie one są adresatkami tych wiadomości. No a one to próbują sobie jakoś tam zracjonalizować, no bo najpierw zakładałem, że to może był głupi żart dla kogoś, no ale wiecie, po którejś już paczce trudno jest sobie to wytłumaczyć, no bo to już jest jednak seria. No i jak to w takiej makabrycznej, świątecznej historii, możecie się domyślić, że to jest historia z morałem, no i nasze bohaterki za swoje czyny spotka zasłużona, chyba można tak powiedzieć, kara. Mm-hmm. Tam przez, w zasadzie za każdym razem jak ona udaje się na osiedle, to jest w dzień, normalnie ona sobie chodzi i kradnie te paczki, to zawsze jest w takiej czerwonej paczce jak do butów, jak od butów w takim kartonie, także to też jest charakterystyczne, to jest zawsze ten sam prezent. Też za każdym razem chyba jest sugerowane, że ktoś im się przygląda, że tam widać jakąś czarną postać gdzieś w którymś miejscu. Tak, no od któregoś momentu ta postać wręcz za nimi chodzi po prostu, nie? I to jest właśnie zarówno ten makabryczny prezent w pudełku, jak i zawsze ten list napisany wierszem, taki świąteczny, że to jest tam czas zdawania i teraz ja daję wam szansę, byście spojrzeli w siebie i to wszystko tak rymowane, za każdym razem te dwa ostatnie wersy coś innego sugerują. Też króciutka, też prosta historia, no bo to jest nadal tylko 10 stron, ale bardzo fajnie rozpisana, bardzo dużo upchane, no to zakończenie jest świetne. No, rewelacja jest. Tutaj no, dostają nasze dziewczyny karę, ale to wszystko się zazębia z tym, co było wcześniej. Oczywiście no, z jedną rozmową. No, tu nie dało się więcej tego wpasować, ale to, co widzimy w ostatniej scenie, tam mamy na ścianie napisany cytat z tej rozmowy wcześniejszej, które dziewczyny rzuciły tak na odczepnego, tak trochę po chamsku do tego mężczyzny, z którym rozmawiały, a teraz to ma nowe znaczenie w kontekście tego, co widzimy na tym ostatnim kadrze. Nie? Bardzo fajny motyw, bardzo fajna historia, no mówię, nie widziałem czegoś takiego. I jak na takie tam mówię, no 10 stron, bardzo dobrze rozpisana, z fajnym twistem, mi się też ona bardziej podobała.
No tym bardziej, że tutaj nawet jak na tak małą objętość, to dobrze są zarysowane relacje pomiędzy tymi postaciami, no bo to jest trochę też tak, że jedna z bohaterek zaczyna mieć więcej wątpliwości, druga tak naprawdę właśnie bardziej sobie to wszystko próbuje racjonalizować i no, co tu dużo mówić, nie ma specjalnie wyrzutów sumienia w kontekście tego, co robią i to jest fajne, bo to też daje taką dynamikę tego, całej tej relacji i całej tej historii, nie? Kiedy my dochodzimy do makabrycznego finału, no to też wydaje mi się, że bez takiego właśnie poprowadzenia tych bohaterek to by nie miało aż tak dobrego, znaczy dobrego, no w sumie złego dla nich, ale dla nas z perspektywy czytelników dobrego zakończenia. Także no moim zdaniem to jest bardzo dobra historia i ona też jest dobrze narysowana. Ona jest w zupełnie innym stylu poprowadzona. Mam wrażenie, że trochę szczególnie w tłach może jest mniej szczegółowa, ale ta kreska bardzo pasuje do tej historii i przede wszystkim w tych momentach, kiedy to ma być makabryczne, no to to robi wrażenie. Te wszystkie paczki i cały ten finał, który jest mocniejszy, super, super. No, ona nadal nie jest realistyczna. Te postacie są tak prosto narysowane. Nie jest tak, to nie jest taki gruby kontur, to jest taki delikatniejszy kontur, ale właśnie jak dostajemy krwawe oko, to ono jest ładnie szczegółowo, jak dostajemy krwawe serce również. Plus taka zabawa, bo ogólnie to jest też ładnie pokolorowany. No, w większości to są jasne, bo dziewczyny w dzień kradną, ale też mamy te takie właśnie ciemny pokój wieczorem, bez szczegółów. On jest taki po prostu tam 2-3 kolory, ale fajna jest zabawa, na przykład mamy taką stronę, gdzie na tle kadrów, czyli widzimy tylko w zasadzie w tych rameczkach pomiędzy kadrami, jest po prostu choinka na całą stronę narysowana. Mhm. Ale to widać. To jest taka mega świąteczna strona, a na dole tak trochę bardziej, na tym większym marginesie widzimy prezenty pod tą choinką. To też ładnie wygląda. Plus tutaj no, jest taka zabawa też. No, mamy jedną całą stronę, gdzie wszystkie, cała rozmowa jest w postaci wiadomości na jakimś messengerze i mamy tam okienko zielone jednej bohaterki, niebieskie drugiej. Znaczy to prowadzenie tej narracji właśnie przez jakieś tam komunikatory, media społecznościowe, to jest niby nie nowy patent, ale tutaj to też jest dobrze zaimplementowane, bo czasem to, umówmy się, był taki moment, nie wiem, chyba po Sherlocku, gdzie tego było dużo i ja widziałem, że to twórcy próbowali się tym bawić i czasem na mnie to sprawiało wrażenie, że to jest wymuszone, a tutaj to jest właśnie bardzo naturalne, no bo one się po prostu tak ze sobą komunikują, no tak jak się ludzie teraz komunikują i to jest mega wiarygodne, naturalne i można to w 100% kupić po prostu. No to tyle. Dostaliśmy dwie historie, dwie bardzo świąteczne historie i dwie bardzo dobre historie, całkowicie różne pod kątem wizualnym i fabularnym i dostaliśmy naprawdę super zeszyt. Tak. No ja jestem bardzo zadowolony. Ku mojemu niezmiernemu i nieustającemu zaskoczeniu, Creepshow w drugim sezonie trzyma póki co wysoki poziom. Mhm. Tak jest. Pierwszy specjal, pierwszy super specjal, drugi mam nadzieję też będzie super. Bo może to wielkanocny będzie. No jeszcze Joe Hill. A, Joe w międzyczasie. Hill. No tak. I to będzie no tak. Historia na cały komiks. Kto wie, czy on nie będzie grubszy, bo to nawet on inaczej wygląda, zobaczymy. Ale na razie pierwszy specjal fantastyczny. Wyszedł 6 grudnia, więc też na Mikołajki, więc to też fajna rzecz. Polecam. Po prostu. Tak. Tylko tyle. No to co? To my się szykujemy do wieczerzy wigilijnej. Do maratonu 3 horrorów świątecznych. I wesołych świąt, Jerry. Tak. Piąteczka jeszcze raz. I wesołych świąt, drodzy słuchacze. Nie wiem, kiedy ten podcast poleci. Planowałem go w Wigilię puścić i może słuchacie tego w Wigilię, ale tak teraz biję się z myślami, czy nie wrzucić go jednak normalnie w piątek jako tradycyjny podcast. Wiem, że to miało być zawsze dodatkowe, ale dostaliście tych podcastów w tym roku w prezencie już tyle, że może na koniec roku ten jeden Creepshow, który jest... Może nie kingowy, ale tak fajnie tematyczny. Świąteczny, klimatyczny. Może poleci normalnie w piątek. Tak czy siak, na pewno jesteście jeszcze przed wieczorem wigilijnym. Może bezpośrednio przed, może 2 dni przed. Więc życzymy Wam, moi drodzy, wesołych świąt. I ja się żegnam z moim rozmówcą. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. I do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.
keep tight, boys and girls, with the dead. Merry Christmas!